Cześć, ja nazywam się Grzesiek, a to jest seria filmików o tym, co znajduje się w zawartościach karcianki Dragon Ball Super Card Game. Teraz dzisiaj dla Państwa mam start deck numer 2 oraz to, co w nim się znajduje. Oczywiście na odwrocie każdego startera mamy już listę tych rzeczy, aczkolwiek wizualnie zawsze można sobie zobaczyć, jak reprezentują się karty w nim zawarte. Startek zostały wcześniej przeze mnie otwarty w celu nauki gry w karciankę. Zawartość prezentuje się podobnie, oczywiście pudełko i plastikowy case, kolorowa instrukcja oraz mapka, plansza, arena do przebiegu gry. W wersji papierowej oczywiście. Oraz to, co nas najbardziej interesuje, czyli 51 kart, z czego pierwsza karta to karta lidera. No więc tak, mamy kartę oczywiście lidera, jedną kartę w wersji specjalnej, którą od razu sobie rzucimy w folikę, i jedną kartę w wersji zwykłej. Reszta kart wygląda następująco. Warto zauważyć, że te starter decki to są gotowe zestawy do rozgrywania walk. Wystarczy kupić taki jeden starter deck i nie potrzebujemy już żadnych innych dodatkowych kart. Oczywiście wiadomo, że im bardziej dłużej gramy, tym warto rozbudować swoje deki o mocniejsze karty, kupować sobie boosterki i rozwijać swoją talię. Tak prezentuje się talia koloru czerwonego. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Trzymajcie się.